Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Jak widzicie, małą różnicę, dwóch piłkarzy przynajmniej, to jest progres. Chyba nie ma co tutaj ukrywać, dlatego wam powiem, że wczoraj byliśmy razem z znajomym takimi szaleńcami, żeśmy wydali ile? Ile żeśmy wydali? Może on wydał nawet 3 miliony, ale ja wydałem coś koło 2,5 miliona na paczki. No, czyste szaleństwo, cały dzień otwierania paczek, ja właściwie miałem całą noc, może jeszcze miał milion, to otwierałem tyle paczek, ile się dało. Ukaże wam się w pewnym screenshocie, a może nawet już pokażę nawet i od razu, co mi się trafiło, proszę bardzo. Tylko nie patrzcie na ceny, bo to was nie powinno obchodzić. Falcao mi się trafił, jakiś czarnoruski Pabon, cukierniki, dwa razy cukierniki z Islandii, znowu czarny Armero, którego będę próbował sprzedać za cholernie śmieszną cenę, i Hulk. No, postanowiłem, że Hulka też zacznę sprzedawać jako sprzedaną dziwkę. Dobra, nieważne. Tego nie widzieliście. Tak jak powiedziałem, cenami się nie interesujcie. Może mi się to uda kiedyś sprzedać, może mi się nie uda. Kij z tym. Najgorsze jest to, że wczoraj nie zdobyliśmy 3 punktów, które to zależały od tego, czy zostaniemy w lidze 6, czy spadniemy do 7. Chuj z tym, FIFA nas wychujała. Trzeba jeszcze raz odegrać ten pierwszy mecz, ale jak tak czy siak wysyłam go na ity, żebyście sobie mogli go obejrzeć i zobaczyć. Dobra, ja tutaj jestem mianowicie gotowy. A gdzie mój napastnik? Hola, hola, hola. Gdzie mój napastnik? Gdzie jest mój napastnik hiszpański? Momento, momento, wybaczcie za te moje błędy, ale ja sobie tak nie mogę tego odpuścić. Gdzie jest mój ten napastnik? Do cholery. Kokę na razie zwalniam, bo uważam, że nie będzie się nadawał, jako że mamy tu w większości ludzi z Barcelony i niektórych też z Athletic Bilbao oraz Realu Madryt. Dobra. No i mam nadzieję, Diego Costa, czekaj, ty idziesz ty. A jak nie będziesz się dobrze sprawował, to najwyżej wejdzie za ciebie pan Munianin. Nie wiem, jak na to mówić, imię i nazwisko hiszpańskie. Munlein, aha, dobra, ja czytam to L jako I. Munlein, dobra, Munlein, nie wiem. Nie znam akcentu hiszpańskiego i raczej mnie to nie obchodzi. Tu jeszcze mam nawet hiszpańskiego menedżera. Tak, udało mi się go kopsnąć. Czekaj, tobie Iniesta. Właśnie, jeszcze Iniesta mi się trafił w paczce. No, ja patrzę, a co to za koleś? Taki trochę z trójkątnym, z trójkątną fryzurą. A tu pan Iniesta, no wow. Zaraz my tu damy mu jakieś bardzo porządne. A dajmy mu artystę i kurde, niech jedzie po całości. Artysta, dam mu jeszcze 99. Patrzcie, ile ja mam kontraktów, to jest w ogóle magia. Przecież teraz to ja powinienem używać dla nich tych kontraktów, bo jest tego w cholerę fuja pizdu. Przecież tego trzeba teraz używać tyle, ile kurde matka urodziła, no. No aż tyle. Tych kart jeszcze nie powinienem używać, bo to są jeszcze bardzo przydatne karty. Co tu jeszcze? Co to jeszcze? A, ustawienie. A w sumie ustawienie ma dobre. Nie jest najgorzej. No i w sumie to tyle. Każdy ma chyba już swoje własne ustawienie. Zajebiście. A, dwóch artystów jest. No może dajmy Sergio Busquetsa za CS-a Fabregasa. Zobaczymy, jaka to będzie różnica. Pique, co z tobą? Dam ci jeszcze szansę, bo wiem, że chcesz i się potrafisz postarać. Tu już jestem biedny z końcami, ale nie wiem, może jak mój znajomy znowu. Oczywiście go pozdrawiam.
jeżeli znowu sobie kopsnę takiego Paysafe Carda, to się podzieli ze mną i znowu będziemy otwierać paczki jak najebani. Dobra, Liga szósta i jeszcze raz proszę o 3 punkty. Jeżeli dzisiaj to przegram, to się wkurwiam na maksa. I nie wiem co jeszcze, no po prostu nie wiem co jeszcze, ale patrzcie, jest teraz różnica. Jest pan Valdes, jest pan Iniesta, bo zwłaszcza Iniesta, bo on tutaj tworzy prawie, że tą sferę Barcelony. Dobra, chuj z tym. Szukaj mi przeciwnika, ja go rozpierdolę w 3 dupy i 3 punkty będą mi się tym razem należały. Jeżeli EA znowu mnie zrobi w dupę, to ja po prostu nie będę grał, bo to jest strata czasu. Ja tu się męczę, żeby zdobyć 3 punkty, wygrywając ten mecz. To koleś, no to koleś jeszcze po prostu chce mnie wychujać. Idziemy w koszulkach Barcy. Dlaczego? Bo mogę. O luju, coś tu mało masz tej oceny. Trochę kiepsko, trochę tu masz kiepsko. Kiepska sytuacja. A ten to kto? Jestem środkowym pomocnikiem defensywnym? Chyba Busquets. Uja, wiem, dobra. Jedziemy, gnoja. Sorry, odbiło mi się. No kurde, przewin to! Jaki luj! Każe mi jeszcze się na to patrzeć. No dobrze, masz to szczęście. Już jesteś rozjechany. Patrz kurde, jak moja Hiszpania cię jedzie. Patrz, jak już tu go kiwam. Patrz, jeden za drugim. Jeden za drugim. O, 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 Jordi Alba też ma tutaj Hiszpana z klasą, ale nie wiem, na co wyjebałeś tą piłkę, człowieku. To była tylko twoja głupota i strata, bo teraz ja mogę mieć okazję na kontratak i to taki porządny, że ty się po prostu zesrasz. No i Iniesta tutaj zrobił dwóch w chuja, co według mnie to było bardzo dobre. Teraz podaj do Pedro. Pedro, Pedro dośrodkuj! I Diego Costa! Dzisiaj chyba się chce bardziej postarać niż wczoraj, dlatego strzela nam już pierwszego gola. Zajebiście. Piąta minuta. Pięknie tutaj, chyba Dawid Villa. Nie, nie wiem kto w sumie asystował. No, patrz, bawi się na dribbling. Dobra, Pedro. Pedro! Kurde, jak tu wszystkich prześcignął niczym ścigacz z motocyklu. Dobra, dobra, dobra. Uwaga, uwaga, bo on tu jeszcze chce jakieś fajne ataki na nas. O, też ma Kostę. O, jak mi miło. A w sumie widziałem tego Kostę. Dobrze, Jordi Alba. Dawidek Villa, teraz twoja kolej. Jeżeli dobra asysta ci wyjdzie i Kosta znowu strzeli gola, Puyol wypierdalaj. O luj, co takie słabe dośrodkowanie, człowieku. Dobra, uwaga na Diego Costa. Bo on też może nam strzelić gola i będzie remis. A tego byście nie chcieli. Na razie prowadzimy, więc nie narzekajmy. Co Puyol stoisz z takimi łapami, tymi rozszerzonymi? Kurde, to, że masz taką fryzurę, to nie znaczy, że jesteś kozak. No, jak ty podajesz? Dobra, Dawidek, jaki Iniesta? Dawid Villa chyba. Ej. Ej, ej, człowieku! Czy ty jesteś na tym samym meczu co ja? O kurde, uwaga, uwaga! O, Valdes pięknie broni. Ja go już nieraz testowałem i powiem wam, że nawet fajnie się sprawuje. Kurde, podajcie to raz, a po... Spalony jeszcze się musiał zrobić, no kurde nie! Ech. To znak, że jeszcze to... O, dobra, dzięki. Dawidek, biegnij. Dobra, lekkie dośrodkowanie. Jak Diego Costa zajebał i nie wyszło. Boże. Iniesta. No kurde, jak to Diego Costa zrobił. Takie piękne to by było. Nie. Z voleja by zajebał, ale słupek. Kuźwa. Dobra, Dawidek Villa. O kurwa, faul. Albo wyglebił się o piłkę na... O, dobra, dzięki. Diego Costa, kurde! O, luju. O, luju. O, kurde. Trzeba uważać teraz. Bo on tu będzie knuł na nas atak. I okazja na remis.
spalony. Dobrze mu tak. Ja to jeszcze wybroniłem. Dobrze, Sergio Busquets. A właściwie tak, Sergio Busquets. Dobra, weź to pikę, wykop. Jeszcze dzisiaj nie zrobiłeś ani jednego błędu. Dzięki za piłkę. No, widać, że ewidentnie koleś tu słaby, noob. I w ogóle taki OP shit. Pięknie, Costa 2 do 0. No dzisiaj tutaj się stara. Dzisiaj ewidentnie jest aktywny. Tylko szkoda, że w główkach. Ale chuj mu w dupę, trzeba wygrywać. Zajebiście. Proszę bardzo. Może jeszcze nam się uda strzelić z kopniaka. Zobaczymy. Póki co katujemy przeciwnika z główek. Dzięki czemu wygrywamy. O, tu Diego Costa próbuje przedryblować. Ale czemu, Costa, ty nie biegłeś po tą piłkę? Ty głupi śmieciu. Dobra, prowadzimy. Koleś nie ma ewidentnie z nami szans. Chociaż teraz coś spróbuję. O, pikę. No czemu ty tej piłki nie... Oj, Jordi Alba, no dlaczego ty tą piłkę wydupiłeś? Mają rożnego, mogą jeszcze nam strzelić gola. Dobra, łap to, Valdez, pięknie. Tu też się dzisiaj sprawujesz za Casillasa. Dobra, poszło. Powiedziałem Diego Lopezowi, że go zwalniam, ponieważ przecież on tu się u mnie nie będzie nadawał. Kurde! Oluj. Dobre przejęcie w obronie, brawo. Dobra. Uważać. Nie wiem, czy nie chcę sprzedawać, czy zostawić go, ja się muszę zastanowić. O, podanie z góry, ale trochę nie wyszło. Bo ktoś mnie musiał kopnąć. No, brać tą piłkę! Co z wami? Osiedliście tak szybko na tych laurach. Dobrze, Pique! Zajebiście. Chyba dzisiaj poszedł w ślady Puyola. Dlatego mu dziękuję za to. Jezu, co ty robisz, karate kid? Nie on nie z takiej odległości, nie. Chociaż nie, to mogłoby być możliwe, ale nie z takim kopem. Dobra, Xavi, David Villa, Diego Costa. Podaj, tu podaj znowu. Kurde. Ty też ma Valdeza. Jebany. Dobra, Sergio Busquets. Podaj tutaj. No kurde, już piłka stracona. Jeszcze będę miał okazję na gole, spokojnie. Spierdalaj. Dobra, Xavi, biegnij. Dobrze. Szykuj dla nas dośrodkowanie. Piłka nasza. I tak jeszcze jest okazja. Tu, do niego wyrzuć to. O, dzięki za rożnego. Dobra, teraz tutaj wyrzućmy tak bardziej. Ty, jak Puyol by zajebał. Nieźle. Dobra, i jeszcze raz. Trochę chyba za mocno. O, luju. Nie wyszło. Tym razem akcja się nie udała. Ale trzeba gonić teraz pana Isco, który będzie nam trochę nieco zagrożenia sprawiać. Tu podał dobrze. Teraz też podał dobrze do Pedro. Pedro teraz będzie robił dośrodkowanie. Jep. Ty! No nie wierzę. Nie wierzę. No kopcie to. Jezu, ile akcji, ile emocji. Znowu nie ma gola. Ale ja pierdzielę. Byłby z tego kolejny świetny gol. Rożny. Pique. Lol. Diego Costa. I pięknie Sergio Busquets zaasystował. Chyba skopał jeszcze przeciwnika. Diego Costa asysta tym razem. I 3 do 0. Kurde, Hiszpania OP tutaj. Nie wierzę. No, w szóstej lidze Hiszpania tu jest OP. Nie, trzeba gnoja gnoić. Pięknie, 3 do 0. No, koleś to powinien zrejczkwitować, ewidentnie. Przecież on tego nie nadrobi. Przecież to już jest niemożliwe. 3 do jaja. 3 do chuja. O, teraz bawi się na dribbling. Bo myśli, że mnie zjedzie tym. Dobra, Xavi, może jeszcze jednym golem go postraszymy. Zobaczymy. I teraz dośrodkowanie jedziesz. Kurde, byłby gol z tego. Lol, jaki lag. Myślałem, że już zrejczkwitował w tej chwili. Ale chyba mój błąd.
Nie zremisujesz. Może strzelisz mi tam jednego gola, ale nie, no nie doremisujesz, człowieku. Dobre, ofensywne wyjście. Zdecydował się na strzał. Dobrze. Pytanie, czy wykorzystają ten... Tak, gówno wykorzystają w tym rożnym, powiem ci. Łap to. Czemu to nie złapał? Ale dobra, 3 do 0. No, moja Hiszpania to ewidentnie jest OP shit. No patrzcie, jak tutaj ich pojechaliśmy po całości. Tylko czemu mamy mniejsze posiadanie piłki? Dobra, Diego Costa zostajesz, bo tutaj zajebiste akcje odwaliłeś. Sergio Busquets też strzelił gola, czyli to nie był błąd, że go tutaj wpuściłem. Ale przestań się bawić na dribbling, bo to ci gówno wychodzi. Nie nadrobisz takiej straty, człowieku. Puyol, dobrze. W sumie dobrze zrobiłeś. Bo inaczej byłoby groźnie. A taki Puyol to wykopie od razu i nawet nie ma tu co do pytania. Dobrze, Juan Fran podał do Diego Costy i już od razu Diego Costa biegnie sam na sam. Praktycznie nikt go nie potrafi okiwać. No kurde, i dośrodkowanie. Costa, dobrze. Myślałem, że spuduje już to. Dobra, rożny, pięknie, hat-trick. No Diego Costa niczym Miller w Niemczech, no normalnie tutaj dzisiaj jedzie. Zajebiście, 4 do 0. No człowieku, ja tu cię jadę kompletnie po całości. Oj kurde, coś czuję, że ta szósta liga to będzie taki banał. No dobra, chuj ci w dupę z tymi dribblingami. Ja cię tu jadę, szmato. Jesteś tu niczym dla mnie. Faulował jeszcze mnie, gnój rąbany. Tu podaj, Davidek, Villa. Iniesta, podanie, no trochę podał nie do tego Puyola, co trzeba. Ale dobra, no no dobra, dobra. Dribluj sobie ile tam chcesz. I tak nie nadrobisz takiej straty, człowieku. Nie ze mną. Chodź, może strzelisz honorówę, nie wiem. Jak ci się uda, powodzenia ci życzę. Myślałem, że już odlicza. Boże, co za noob. No z totalnym nobem walczę. Za łatwo mi jest. Jakbym dostał nieco trudniejszego przeciwnika, tak jak wczoraj na przykład, dla tego przykładu, z którym wygrałem 3 do 2, ale walczył. Tu było widoczne, że chciał walczyć, a tutaj koleś to jakoś tak cienko. Przy wielej korzyści, sfaulował mnie, bo widzę, że tam leży. Dobra, Davidek Villa. I jebut. I za karę piąty gol. Pięknie Diego Costa tutaj dzisiaj. No po całości już 4 gole. I jeszcze się mecz nie skończył, no to jest coś nieprawdopodobnego. Davidek Villa, pięknie, asysta i on tutaj od razu zjechał. Nie no, człowieku, no dzisiaj tu jedziemy z główek, ale jedziemy 5 do 0, no nie, to jest po prostu chore. Żeby taki człowiek, noob, mnie tutaj tak fidował, no ja to tak inaczej nie mogę nazwać. Pujolek, dobre podanie, bezbłędne, ale niestety, no i ej, on tu mnie fauluje. Przecież on zaraz zbierze czerwoną kartkę po pysku i się skończy. Oj. Nie, tak się bawić nie będziemy, jak koleś ma mnie faulować. Ale Costa, jak ty to podajesz, że jeszcze sfaulował. Dobra, dzięki za piłkę. Iniesta mi wywrócił. Kurde, nieładnie. Gospodarze dzielili się od rywali przepaść, szansę na... No w chuj przepaść, panie Szpakowski, w chuj. Przecież, no właśnie, trybuny no normalnie umarły. Dobrze. Pięknie wręcz. Wzorcowo. Dobra, Davidek, no pchaj się, pchaj się. Czekaj, weź ty to wykop, tą piłkę. Dobrze. Pięknie. Podanie idealne, ale niestety Davidek znowu stracił tą piłkę. Chyba teraz nie chce mi już dać szansy na strzelenie. No ja już tu go rozgnoiłem praktycznie, więc on tu nie ma nic do powiedzenia, no. 5 do 0. Gdzie on tyle to nadrobi? Dobra, i jedziemy go dalej. Ja jestem bez litości tutaj w ligówkach. Jeb, dośrodkowanie. O luju, teraz nie wyszło. Tym razem miałem prawo zawalić.
Pikę. O, pikę na ataku. To ciekawe. Świetnie się ustawił. Ale Sergio! Nie w tą stronę, no! Człowieku! Ja pierdzielę, no. Naprawdę, Sergio, no. I dobrze, że się odwrócili. W końcu kibice zapłacili przecież za bilety. Zapłacili, wydali hajsy i gówno mają z tego. 5 do 0. Ej! Nie temu Diego Koście macie pomagać. Dobrze. Co? Ja pierdolę. Gdzie faul? Co, przecież go tylko tykłem. Jaki ten sędzia czasami jest naprawdę rąbnięty. O luju! Ty, koleś by mnie wystraszył tym golem. O luju, ale Valdez jest bezbłędny. No, dzisiaj naprawdę jego wzrok wszystko przebija. Nie, naprawdę dzisiaj zajebiście się sprawuje jako bramkarz. Dobrze, Diego Costa sobie piłkę wywalczył. No i chuj, ale już stracił, bo się nie umie kiwać. Jordi Alba. A i też źle podał. Chyba już nie chce im się grać, bo to za łatwo poszło. No ja rozumiem chłopaków, no. Zjechaliśmy ich po całości. No nie, nie strzelisz, człowieku. No dobra, masz tą honorówkę, ale gówno z tego będziesz miał po tej honorówce. Bo i tak już jesteś zjechany u mnie. Ale Villa, człowieku. Costa, podaj do niego. O, dobrze, dobrze. No i dobra, mamy Rożnego. I zaraz strzelimy szóstego gola i się zamknie to dziecko, które ze mną walczy. Dobra. A, wypiąstkował. Nie wiem, nawet na chuj. Ło, Pedro. I Rożny. Dokładnie, panie Szpakowski. O, teraz wyjdzie bramkarzem. W sumie dobrze zrobił. Ale co mu to da? Dobrze, dobry wślizg. Pujol. Sergio. No i stracił piłkę. Biegnij po tą piłkę, wykop ją lekko. Tak, żeby ona dotarła do odbiorcy. Diego Costa stracił piłkę znowu. Tu podaj. Dobrze. Pedro, dośrodkuj. Dobra wrzutka w pole karne, może być groźna. A, nie ma. Niestety, nic z tego nie. Piłka się jakby zawróciła. Niedobrze, niedobrze, bo oni tu jeszcze jakąś akcję wyszykować. A my im na to nie pozwolimy. Nie, nie ma mowy. Dobrze, Jordi Alba. Ale nie, no, Dawid. Spokojnie. Nie, oni nawet nie dorimisują, nie ma mowy. No kurde, wykop to. No kurde, ty umiesz to wykopać, Jordi Alba? Człowieku, dzięki za piłkę przynajmniej. Tym swoim, tą swoją przerzutką też żeś naprawdę mnie postraszył. No, no, no i teraz będzie próbował mi strzelić drugiego gola. Co raczej, no, z niepowodzeniem. Dobrze, wydup tego Isco. No spierdalaj. Nie było faulu nawet, człowieku. Pikę, ładnie. Dobrze, jedziesz, kurde, Diego Costa, kurde, pchaj się. Jeb, kurde, na koniec jeszcze w 90 minucie dobijająca bramka, kopniak Diego Costy, 6 do 1. Dzisiaj całkowicie dobijamy przeciwnika po całości. No nie, pięknie. Naprawdę dzisiaj, Diego Costa, się postarałeś i od razu gwizdek, 6 do 1. No tak chyba rekordującego meczu jeszcze nie widziałem. No chyba, że jeszcze mecz Niemców 5 do 2. Ale to chyba było mniej, albo nawet 5-0 bym powiedział. Ale kurde, tutaj Diego Costa dzisiaj robił pogrom. Całkowity. Zajebiście. No, ocena zajebista, 9-7. Valdez nie najgorsza, powiem szczerze. No bo w sumie mało robił dzisiaj. Znaczy bronił wszystko, oprócz jednego gola, ale bronił. Dobra, ocena meczowa najlepsza dla Diego Costy. No, wręcz zajebiście. No i teraz mamy te 3 punkty, myślę, zasłużone. Teraz to się nawet nie męczyłem, bo to dla mnie było łatwe. No i mamy te 3 punkty, dziękuję. A powinniśmy już mieć nawet ich 6. Dobra, ale najważniejsze, że mamy te 3 punkty. Wywalczyliśmy je tym razem nieco łatwiej. Diego Costa,
za to, żeś dzisiaj taki całkowity szał robił. Dostaniesz ode mnie... No co byś ode mnie chciał dostać? Może tempo ci dam na dobry początek, żebyś szybciej biegał. Nie będę cię karmił wszystkim naraz. Tu Dawid Villa dobre asysty robił dzisiaj, nie ma co. Dlatego mu dam... żeby więcej dobrych podań robił. Bo on też zajebisty, ale no trzeba mu coś tam dobrze zrobić. I Sergio Busquets, który dzisiaj też z główeczki strzelił, dostanie nagrodę. A w jakiej postaci? A w postaci główeczek, bo nawet dobrą główkę walnął. Niech ma te 90 główek. I niech tworzy, kurde, moc. Dobra, nie wiem co do pana Iniesty, bo ja nie mam pewności co z nim mam robić. Mamy nawet tu aż 100 takich treningów zespołowych, więc w sumie jestem dziany, jeżeli chodzi o takie jednorazówki. Tak jak powiedziałem, otworzyłem za 2 600 000 końców paczki po 7,5. No trafił mi się Iniesta, co prawda, Victor Valdes. Co tam mi się jeszcze trafiło takiego? Falcao, tak jak pokazywałem, 3 informy. Z tego jeden mam w duplikacie również. Dobra. I ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego meczu, ekscytującego i wręcz banalnego meczu z FIFA 14 Ultimate Team. Jeżeli wam się spodobał meczyk, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja wam dziękuję, trzymajcie się, na razie, yo! Hej, cześć, witajcie, moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w opening packu. Troszeczkę większym niż będzie zwykle, ponieważ mamy do otworzenia 25 tysięcy, właściwie 10 paczek po 25 tysięcy. To są te duże złote paczki zawodników premium. Tu jest aż 12 zawodników, w cenie 10 zł, w tym 3 rzadkich, czyli sami zawodnicy. Otwieramy, ja mam dużo końców, spokojnie mogę ich marnować tyle, ile potrzeba. Więc otwieramy pierwszą. I co tu w niej będzie? Dobra, czyli same shity. To wszystko idzie na pixela. Ale otworzymy, czemu by nie. Wykonajmy ten event. Pewny. To będzie chyba najszybszy opening pack, bo on nie będzie aż tak bardzo wymagał. Evra Lindegaard, Evra. Aha. W sumie nic przydatnego. To w sumie Quicksell. Ale otworzymy je do końca. Odpaliłem muzyczkę z FIFA, bo mnie to wkurzało, że tak siedzę bez tej muzyki i nie mam czego słuchać. Trochę wkurzające uczucie, ale odpaliłem. O! Jezu! Już po raz trzeci dostałem tego informa. Już po raz trzeci dostałem tego gnoja. Na transferową, wypierdalaj. Ale dobrze, mamy jakiegoś czarducha. Boże, czarducha. Mamy jakiegoś czarnego zawodnika. Odpalamy następną. Może teraz Mandzukic pomarańczowy. Plisa, plisa. No dajcie mi pomarańczowego Mandzukicia. Albo Neymara. Cokolwiek. Dobra, gówno dostałem. No i tak to będzie się działo. Dobra, wszystko Quicksell. To będzie chyba najszybszy opening pack w historii. Dobra. Już wydaliśmy 125 tysięcy końców, ale to jest i tak mało, bo ja mam jeszcze sporo do wydania na te paczki. Dobra, gówno dostaliśmy tak naprawdę, czyli wszystko Quickselik, porządnie pójdzie. Jebudu. Już połowę paczek mamy za sobą. Tu muzyczka sobie fajnie leci. O, coś długie, coś długo to leci. Chyba coś wielkiego nam wpadnie. No lag. Kuźwa, szybciej. Zachuchałem, porządnie. Może będzie Mandzukić. Dawać go. Pedro, really.
Cholera jasna. To ja pluję na takie coś. O! A jakiegoś kolesia mi dało. Jego w sumie mogę wziąć, bo zbieram zawodników z BPL. No dobra, ale no kiepsko, kiepsko na razie. Tylko jedna czarna karta. Znowu cukiernik z Islandii. Już po raz trzeci mi się ten inform trafił. To jest skandal. Przecież ja tego będę miał od... Cholery. Boże, na... Song i w Barcelonie. Witamy na pokładzie. Przydasz nam się kiedyś. Obraniak, kurwa. Te Polaczki to mnie wiecznie prześladują. One mi nie dadzą spokoju. Widocznie. Dobra, otwieraj kolejną pakę za 25k. Może tym razem będzie jakiś mandziukić pomarańczowy. Kuźwa, no dajcie mi pomarańczowego mandziukicia. Teraz botęg jakiś, kurde, nie. Znowu ten piłkarz, nie, no prześladują mnie. Wypierdalać. Dobra. Przedostatnia paczka. Daj mi mandziukicia, please, please. Daj mi mandziukicia, please. Kurde, daj. Nie, oszaleję chyba. I ostatnia paka. Tym razem nic nie wypadnie. To ja wam podziękuję za krótkie obejrzenie. Dobrze, ostatnia paczka. Jak nic nie wypadnie, to ja wam podziękuję. No i Sergio Busquets klon. Kurde, nie. No nie wierzę, nie wierzę. Idź ty na transferową. Zapierdalaj. No i nic nam się nie trafiło. Tylko znowu jeden czarny inform, którego już posiadam. Dobra. I ja wam dziękuję za obejrzenie. Nie wiem, to był chyba taki większy opening pack niż do tej pory. 25 tysięcy razy 10. Z tej strony był Skorpio. Jeżeli wam się spodobał ten opening pack, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I w opisie będziecie mieli Skype'a kolesia, który sprzedaje bardzo tanio i dużo końców za PaySafe Carda. Będzie w opisie jego Skype. Oczywiście zapraszam. Jak ktoś by chciał kupować końsy z PaySafe Carda, to w opisie będziecie mieli tego nazwę Skype'a i zapraszam. Trzymajcie się, na razie, yo!